Szpital pulmonologiczny w Olsztynie stał się pierwszą w województwie placówką w pełni dostosowaną do wymogów higieniczno-sanitarnych ministra zdrowia, określonych w rozporządzeniu z 2012 roku. Udało się to osiągnąć za sprawą regularnie prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych na terenie całego szpitala, które zakończył remont najniższych kondygnacji w skrzydle B. Główne zadania, które w tej chwili oddajemy, to jest duże pomieszczenie dla archiwum, ale zaplecze sanitarno-higieniczne dla pielęgniarek pracujących na oddziale pulmonologicznym z pododdziałem gruźlicy, jak również pełne, duże zaplecze pomocnicze dla firmy sprzątającej. Koszt przeprowadzonych prac to niemal 650 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy to dotacja z budżetu województwa. Na dzień dzisiejszy chyba już nie ma pomieszczenia, które nie zostało wyremontowane, przywrócone do działania, usprawniające po prostu funkcjonowanie szpitala. Cieszymy się bardzo, bo to jest wynik dużej pracy zarówno pani dyrektor, ale myślę, że całego personelu i medycznego, i personelu średniego. Wypełnienie ministerialnych wymogów to jednak nie koniec działań, które mają podnieść standardy i jakość usług medycznych świadczonych przez szpital. Dzięki nowo podpisanej umowie na terenie placówki powstanie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. Będzie to kolejny ważny etap i Warmia i Mazury będzie miała profesjonalne centrum leczenia chorób rzadkich, które są bardzo, bardzo istotne, bo to są choroby, które może nie występują często, ale po prostu są trudne bardzo w leczeniu. Koszt inwestycji to 5 milionów 100 tysięcy złotych. Samorząd województwa wesprze szpital pulmonologiczny kwotą 670 tysięcy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv